Dzień dobry w piątek 23 czerwca. Zapraszam do odsłuchania najnowszych wiadomości ze świata biznesu, finansów i prawa. W czwartek. Główne indeksy akcyjne na GPW niemal bez zmian. Obroty wyniosły tylko 752 miliony złotych. Na szerokim rynku najmocniej rosły wydobywczy Green X, czyli były Prairie Mining o prawie 9% do 3,20% oraz producent Gier Artifact Mundi nieco ponad 7% do 14,85%. W Stanach główne indeksy na nieznacznym plusie przy odbiciu spółek technologicznych. W czwartek wieczorem główne waluty bez większych zmian dolar kosztuje 4 zł 4 euro 4,43. Ropa mocno tanieje około 5%. Główne waluty cyfrowe stabilizują się po silnych wzrostach z całego tygodnia. Gospodarka i makroekonomia. Wsparcie dla Intela od polskiego rządu przy budowie fabryki półprzewodników pod Wrocławiem nie będzie procentowo wyższe niż to, którego udzieli rząd Niemiec. W przypadku Polski może to być około 1,5 miliarda dolarów, uzasadnia minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. Polska w ramach instrumentu Łącząc Europę otrzymała ponad 4,4 miliardy złotych na rozwój transportu, w tym PKP PLK około 758 milionów euro na cztery projekty kolejowe. Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął aukcję 5G 22 czerwca, czyli wczoraj. Cena wywoławcza każdego z pasm to 450 milionów złotych trochę danych makroekonomicznych. Według danych Eurostat Polska w rzeczywistej konsumpcji indywidualnej na mieszkańca jest o 20% poniżej średniej unijnej, notując systematyczny wzrost tego wskaźnika w ostatnich latach. Powyżej średniej w zeszłym roku było 9 państw Unii Europejskiej, najmocniej Luksemburg 138%, Niemcy 119%, Austria 118%, zaś poniżej 18 krajów, najmniej Bułgaria minus 33% i Węgry minus 28%. W Polsce sprzedaż detaliczna przez Internet miała 8,5% udziału w sprzedaży detalicznej ogółem w maju. Jednocześnie sprzedaż detaliczna w cenach stałych spadła o 6,8% rok do roku. Ekonomiści spodziewali się wzrostu. Spadek zaliczyła również produkcja budowlana-montażowa o 0,7%. Konsensus zakładał wzrost o 1,5%. Wiceprezes MBP Marta Kitli podsumowała, że w Polsce rozpoczął się proces spadku poziomu inflacji przy nieco słabszej koniunkturze gospodarczej, co potwierdzają dane statystyczne za maj. Analitycy Credit Agricole potwierdzili realizowanie się miękkiego lądowania polskiej gospodarki. Wiadomości ze świata Bank Anglii dokonał 13 z rzędu podwyżki referencyjnej stopy procentowej. Tym razem stopy wzrosły o 50 punktów bazowych, a główna stopa procentowa została ustalona na poziomie 5%. Konsensus zakładał wzrost o 25 punktów bazowych. Wzrosty są pokłosiem wciąż wysokiej i jednej z najbardziej uporczywych w Europie inflacji w tym kraju. Pojawia się obawa o jakość spłat kredytów. Turecki Bank Centralny podniósł stopy procentowe do 15% z dotychczasowych 8,25%. Jest to pierwsza podwyżka od 27 miesięcy. Eksperci spodziewali się wzrostu do 20%. Także Bank Centralny Szwajcarii poinformował o podwyżce stóp procentowych o 25 punktów bazowych do 1,75%. Chiny przyjęły pakiet ulg podatkowych o wartości 72 miliardów 300 milionów dolarów dla samochodów elektrycznych oraz innych odznaczających się nisko bądź zeroemisyjnością. Jest to największy tego typu pakiet wsparcia, częściowo przyjęty z obawy o spadający popyt na samochody w państwie środka i tym samym perspektywy wzrostu gospodarczego. Dla pojazdów zakupionych w przyszłym i kolejnym roku korzyść podatkowa wyniesie 4170 dolarów, a w latach 2026 i 27 połowę tej kwoty. Informacje biznesowe. Polskie i nie lotnicze loty zawarły z hutą szkła Krosno kontrakt na dostawę 700 tysięcy szklanek i kieliszków. Właścicielem Krosno obecnie jest Nobel Fund Mezzanin Fizan. W ramach wspólnego projektu badawczego Łódzkiej firmy Varitex i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powstaje w województwie łódzkim biogazownia o mocy 2 MW, zakład który będzie produkował prąd z odpadów komunalnych ma kosztować 50 milionów złotych. Zakład Polimery Police należący do grupy azoty uruchomił produkcję polipropylenu. Roczna wydajność instalacji wytwarzających polipropylen wynosi 437 tysięcy ton, cała inwestycja zamknęła się w budżecie 7 miliardów złotych. Sunli, właściciel serwisu pożyczkowego Vivus spłaciło już pierwszą ratę zakupu platformy od rosyjskiego oligarchy w wysokości 6 milionów euro. Firma byłaby gotowa spłacić cały dług wynoszący 18 milionów euro, ale potrzebuje gotówki na dalszy rozwój działalności. Vivus każdego miesiąca pożycza 260 milionów złotych swoim klientom. Giełdowa spółka Stalprofil zajmująca się izolacją rur zwróciła się z listem otwartym do ministra aktywów państwowych, w którym apeluje o powstrzymanie się państwowych podmiotów, jak węglokoks, od realizacji inwestycji przetwórczych. Spółka sygnalizuje, że rozpoczęcie produkcji przez państwowe podmioty może doprowadzić do kłopotów prywatnych firm z uwagi na zbyt niski popyt rynkowy. Sieć sklepów franczyzowych żabka chce w drugiej połowie roku uruchomić swój pierwszy sklep typu Drive, który ma umożliwić kierowcom dokonywanie zakupów bez konieczności wysiadania z samochodu. Żabka obecnie posiada w swojej sieci 9,5 tysiąca placówek a jej dziesięciotysięczny sklep ma zostać otwarty w październiku tego roku. W wiadomości ze świata koncern tytoniowy Philip Morris ogłosił, że zainwestuje 30 milionów dolarów w budowę nowej fabryki w obwodzie lwowskim na terenie Ukrainy. Zakład produkcyjny miałby stworzyć 250 miejsc pracy. Rozpoczęcie produkcji jest spodziewane na pierwszy kwartał przyszłego roku. Amerykańska Federalna Komisja Handlu pozywa Amazon za oszustwa względem swoich klientów. Spółka miała bez zgody użytkowników swojej platformy włączać ich do modelu subskrypcyjnego Amazon Prime oraz utrudniać możliwość z niego zrezygnowania. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Elektrociepłownia Benzin poinformowała po zakończeniu sesji, w środę o zawarciu z Orlen Syntos Green Energy umowy o zachowaniu poufności, której przedmiotem miała być analiza nieruchomości posiadanych przez spółkę celem posadowienia w nich SMR-ów. W czwartek Orlen Syntos zdementował te informacje na Twitterze. Inwestorzy na doniesienia z bendzińskiej spółki zareagowali, windując jej akcje do 71 zł, by na informacje od. Orlen Synthos z Twittera zareagował istotną przeceną, po której zawieszono obrót akcjami ciepłowni. W ciągu ostatnich dni kurs akcji zwiększył się niemal dziesięciokrotnie, zaś po dzisiejszym doniesieniu w sprawę włączył się premier Mateusz Morawiecki i Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, który, na prośbę prezesa Rady Ministrów, ma dogłębnie przyjrzeć się sprawie i ewentualnym nadużyciom na rynku kapitałowym. Wcześniej komisja sama odniosła się do sprawy, mówiąc o konieczności przeprowadzenia dochodzenia. Mniejszościowym udziałowcem nie jest m.in. Skarb Państwa. Wistal Gdynia w restrukturyzacji producent konstrukcji stalowych podał, że w głosowaniu nad układem została osiągnięta większość, a spółka złożyła wniosek o jego zatwierdzenie do sądu. Stability Capital, polski fundusz typu Search, którego dostawcą kapitału jest m.in. Adamet, przejął większościowy udział w Wellis Real Estate, dostawce narzędzia do zarządzania nieruchomościami w formule Software as a Service o nazwie Sygnu. Aplikacja funkcjonuje na 30 rynkach i obsługuje już 10 tysięcy nieruchomości. Formuła Search Fundu pozwala na wspólne rozwijanie biznesu z założycielami. Spółka wypracowała w zeszłym roku 25 milionów złotych przychodów. Według Rafała Mikusińskiego z KNF, sektor TFi musi zmienić podejście do klienta, zmierzyć się z rosnącymi problemami demograficznymi i dotrzeć ze swoją ofertą do młodszych pokoleń oraz stawić czoła nowym regulacjom prawnym. Problemem branży jest też generalnie niska stopa zwrotu oraz problemy ze zrozumieniem ich produktów wśród potencjalnych odbiorców. W wiadomości z Unii Europejskiej Lufthansa uzgodniła ze szwedzkim bankiem SEB sprzedaż swojej działalności w zakresie płatności o nazwie AirPlus Payments za 450 milionów euro. Transakcja ma pomóc przewoźnikowi skupić się na działalności podstawowej i zwiększyć jej zyskowność, podczas gdy AirPlus będzie mogło rozwinąć skrzydła jako część większej instytucji finansowej. Rivian, popularny amerykański producent elektrycznych suwów, pickupów i dostawczaków, poinformował o zakupie szwedzkiego Internio. Internio rozwija aplikację EBT Root Planner, służącą do wyznaczania najlepszej trasy przejazdu dla samochodów elektrycznych. Nie są znane finansowe warunki transakcji. Prawo i podatki. KNF nałożył na Allianz 140 000 zł kary za 18 przypadków opóźnienia wypłaty odszkodowań lub odmowy wypłaty w latach 2017-2020. Ministerstwo Finansów rozpoczęło prekonsultacje w sprawie zmian w ordynacji podatkowej, które potrwają do 31 sierpnia. Zmiany mają dotyczyć między innymi możliwości umorzenia podatku przed terminem jego płatności bez konieczności oczekiwania na powstanie zaległości podatkowej, wprowadzenie nowych przesłanek zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz wprowadzenie nowej instytucji wiążącej informacji klasyfikacyjnej. Wysokość opłaty skarbowej za wydanie interpretacji przepisów podatkowych wzrośnie drastycznie od 1 lipca. Aktualnie jej wysokość jest stała i wynosi 40 zł, natomiast po zmianach wysokość opłaty będzie uzależniona od wielkości przedsiębiorcy i wyniesie od 400 do 2800 zł. Stan zagrożenia epidemiologicznego zostanie zniesiony z dniem 1 lipca. Dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników oznacza to m.in. przywrócenie obowiązku kierowania ich na badania wstępne i okresowe oraz przeprowadzania szkoleń BHP. ZUS ujawnił, że przedsiębiorcy zapłacili o 80% więcej z tytułu składki zdrowotnej za zeszły rok niż rok poprzedni. Różnica wynika ze zmian mechanizmu naliczania składki wprowadzonego przez Polski Ład. Wypłata wynagrodzenia za powtarzające się świadczenie niepieniężne wspólników na rzecz spółki budzi zastrzeżenie ZUS-u. Urząd wytyka zmniejszenie należności wobec Skarbu Państwa z tytułu składki zdrowotnej od tego typu świadczeń. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stanął na stanowisku, że nie może zostać zwolniona z VAT transakcja dostawy gruntu w sytuacji, gdy jego pierwotne nabycie nie było obciążone VAT. Skarga na decyzję ŁODO nakładająca na P4 z siedzibą w Warszawie następcę prawnego Virgin Mobile Polska karę w wysokości niemal 1 600 000 zł za naruszenie danych osobowych została oddalona przez WSA w Warszawie. Sąd rejonowy w Warszawie oddalił wniosek prokuratury o zastosowanie wobec Leszka Czarneckiego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Brak zgody na zastosowanie aresztu sądu uzasadnił brakiem dowodów na popełnienie przestępstwa. Sąd Najwyższy podjął uchwałę, której stwierdził, że ustawa o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju nie wyłącza możliwości zasiedzenia nieruchomości stanowiącej las państwowy. Wiadomości z Unii Europejskiej Senat we Francji przyjął projekt ustawy, która zezwala organom ścigania na włączenie kamer i dźwięku w dowolnym urządzeniu elektronicznym należącym do podejrzanego o przestępstwo bez jego wiedzy i zgody. Na inwigilację niezbędne będzie uzyskanie zgody sądu. Przepisy wymagają zatwierdzenia przez Zgromadzenie Narodowe. Komisja Europejska wystosowała do Google oficjalne zastrzeżenie, że od co najmniej 2014 roku nadużywa pozycji dominującej na rynku reklamy internetowej poprzez faworyzowanie posiadanej giełdy reklam. Komisja sugeruje sprzedaż części przedsiębiorstwa w celu uniknięcia sankcji. Wiadomości ze świata koncern Apple żąda od szwajcarskiego producenta jabłek firmy Les Fruit Suisse usunięcia z jej logo jabłka. Firma działa od ponad 100 lat, a jej logo zawiera oznaczenie graficzne, jakim jest czerwone jabłko z białym krzyżem w nawiązaniu do szwajcarskiej flagi. Firma odpowiada Apple, że symbol jabłka jest uniwersalny i nie może należeć tylko do jednej firmy. 11 lipca przed Komisją Senacką Stanów Zjednoczonych zostaną przesłuchani przedstawiciele. Golfowej PGA Tour i Leaf Golf w sprawie planowanej fuzji wątpliwości senatorów budzi zaangażowanie saudyjskiego funduszu w planowaną umowę dotyczącą biznesu golfowego, a także jego przeszłość inwestycyjna w kontekście zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Carlos Gosn domaga się od Nissena miliarda dolarów odszkodowania za zniesławienie. Gosn był prezesem Nissena, jednak został zwolniony ze stanowiska i tymczasowo aresztowany w Japonii pod zarzutem alwersacji finansowych w 2018 roku. Dokument o Gosnie można obejrzeć na Netflixie. To już wszystko w podcaście. Dane i badania rynkowe oraz wyniki finansowe znajdą Państwo w prasówce, na którą można zapisać się na biznesupdate.pl. Jeżeli serwis jest pomocny, będziemy wdzięczni za polecanie go oraz oceny na platformach do podcastów. Ja życzę Państwu spokojnego piątku, miłego weekendu i do usłyszenia w poniedziałek.